Kapsułki z Antwerpu w ostatnim czasie mega ciekawie się zachowują i podzieliły się tak na tą sprawę na dwa obozy. Po pierwsze mamy kapsułki, które w ostatnim czasie lecą sobie do góry i nie przejawiają jakichś większych tendencji spadkowych. Do takowych możemy zaliczyć chociażby autografy pretendentów oraz długa takowa kapsułka, to są oczywiście legendy, już teraz naklejki drużynowe i tu możemy zobaczyć, no może jakieś minimalne spadki, tak czy siak ogólnie mamy tendencje wzrostowe. Patrząc z kolei na wszystkie inne kapsułki z tego to właśnie wydarzenia, możemy zaobserwować mniej więcej taką tendencję, jakoby to właśnie 6-7 tutaj stycznia, jak to możemy zobaczyć, cena osiągnęła dość niski pułap. Niski pułap, bo jeszcze kilka dni temu ta kapsułka potrafiła kosztować 3,50, na chwilę obecną było to, znaczy na tamtą chwilę było to 2,90, a na chwilę obecną jest to 3,30. Więc jak możemy zobaczyć, dzieje się dość ciekawie. Przypominam, jest to Antwerp, czyli turniej, z którym mieliśmy do czynienia, no już półtorej, dwa lata temu, coś takiego, więc troszeczkę od tego czasu minęło. I do tych właśnie kapsułek, które takie tendencje jakieś tej spadkowe, wzrostowe przejawiają w ostatnim czasie, tak jak to mówiłem, są to praktycznie wszystkie inne kapsułki z Antwerpu. Nawet nie praktycznie, tylko po prostu wszystkie inne kapsułki z Antwerpu. Bardzo ciekawa jest również kapsułka właśnie Contendersów, autografy, gdzie jak możemy zobaczyć, ten nurek był dość potężny. Z 2,60 zjazd nawet na 2,20. Mogło to być spowodowane dość dużym wystawieniem po prostu tej itemu w tym to czasie, ale jeżeli chodzi o takowe informacje, tutaj John się dość potężnie wyżył, jak chodzi o materiał. I możemy zobaczyć, że na przestrzeni ostatnich 2-3 dni opublikował blisko 8 materiałów o Antwerpie. Jak widzicie, ja dałem radę tylko z tym 20-sekundowym, więc jeżeli tak, to jest poświęcenie, za które myślałem, że łapka w górę. Aczkolwiek, jeżeli chcecie więcej dokładnych informacji, no to możecie sobie tutaj zrobić godzinny, dwugodzinny seans i wszystko będziecie wiedzieli co i jak. Jeżeli chodzi natomiast o Antwerp, czemu tak się dzieje, jakie są tego według mnie możliwe dalsze skutki? Według mnie jest duża szansa na to, że obecnie ten Antwerp może gdzieś tam iść do góry. Przypomnijmy sobie, że Antwerp ma naklejki oczywiście bez tła. Jeżeli kolejny major, czyli Kopenhaga, będzie posiadała również naklejki, znaczy będzie posiadała właśnie naklejki z tłem, to jest to bardzo ciekawy sygnał dla tych właśnie to naklejek, więc to jest pierwszy sygnał, który jest dla mnie dość ciekawy. Po drugie, gdzieś tam trochę na horyzoncie mamy marzec, kwiecień, akurat tak się złożyło, że to jest czas, kiedy mamy majora, ale zawsze należy wiedzieć, że te miesiące są bogate, jeżeli chodzi o wzrosty, jeżeli chodzi o hosty na markecie Steam, więc to jest kolejny bardzo dobry według mnie argument. Kolejna kwestia, no to jest oczywiście to, że też mamy inne kapsułki, chociażby z Paryża, mocno przeinwestowane, gdzieś tam mamy ten Sztokholm jeszcze rywalizujący, o Sztokholm jeszcze troszkę dzisiaj będzie, więc to jest taki trochę argument na minus. I kolejny argument na minus według mnie jest taki, że jakby na to nie patrzeć, tutaj jeszcze tego Antwerpu się troszeczkę na placu boju ostało. Okej, pamiętamy, że Antwerpu było po 200 tysięcy, nawet więcej i tak dalej, i tak dalej. I po pierwsze, trzeba sobie mieć na uwadze, że te supply'e cały czas są poukrywane w różnych prywatnych ekwipunkach, albo najzwyczajniej w świecie w ekwipunkach. Nie muszą być one wystawione na markecie Steam, więc to jest bardzo duża szansa, że pewnego pięknego dnia przyjdzie jakiś pan i dorzuci po prostu takiego supply'u jak tutaj i wypierdzieli wszystkie inne zlecenia, w wyniku czego cena pójdzie w dół. Nie mówię, że to będzie jakieś masowe działanie, ale po prostu takowe to właśnie nawet na mniejszą skalę działania mogą powodować, że ta cena jakoś turbo do góry nie będzie leciała. Kolejna kwestia, którą według mnie należy rozważyć, to jest oczywiście fakt naklejalności Antwerpu, który jest dość kiepski. W sensie po prostu nie jest rewelacyjny, nie oszukujmy się. W związku z tym, jakby na to nie patrzeć, no to jest argument trochę na minus, no bo te przedmioty są po to, żeby je naklejać, a jeżeli się średnio naklejają, no to taka trochę lipa, no nie? Także jeżeli chodzi o Antwerp, sam wyciągnij wnioski, jaką widzisz przyszłość. Według mnie, patrząc na niektóre kapsułki, przykładowo chociażby na naklejki kandydatów, według mnie takowe tendencje spadkowe z 3,50 na 3 zł mogą być dość ciekawą opcją. Coś, co należy również powiedzieć, to, że buff jako tako nie odczuł bardzo tych spadków. Na zasadzie na buffie nie do końca było te spadki widać, co też może być takim trochę wskazówką na to, że ta cena na markecie Steam jest podyktowana tylko i wyłącznie tym, że tutaj ktoś dorzucił supply'u i po prostu musimy poczekać, aż ona sobie, powiedzmy, unormuje się i tak dalej. Skoro buff tego nie odczuł, może być dość ciekawie interesująco. Więc z Antwerpu sam mój drogi widzu wyciągnie oczywiście wnioski. Kolejna kwestia są oczywiście kapsułki ze Sztokholmu i tutaj jest dość ciekawie, bo tutaj nie ma aż tak spektakularnych spadków i wzrostów i patrząc na te wykresy tak na pierwszy rzut oka, nie wydaje się nic niesamowitego. No dobra, akurat szedłem na Contendersu, który chciałem pokazać później, ale okej. Okay. Contendersi akurat tutaj możemy zobaczyć, że na przestrzeni ostatniego miesiąca trochę się dzieje i możemy zobaczyć, że właśnie w ostatnich dniach, w momencie kiedy Antwerp sobie leciał do góry, Sztokholm właśnie w drugą stronę sobie tutaj leciał troszeczkę do góry. Więc to jest też dla nas ciekawe info. Według mnie Sztokholm jest teraz w takiej pozycji, że tutaj te wzrosty jak najbardziej, nie tyle, że ich bardzo spodziewam i wyczekuję, ale według mnie są bardzo, bardzo potencjalne. Zobaczmy, że tylko 860 supply'u, jeżeli chodzi o naklejki pretendentów. Według mnie to jest bardzo ciekawy symptom i według mnie to może być dość ciekawe. I teraz to, co chciałem powiedzieć dosłownie kilka sekund wcześniej, to, że jeżeli sobie patrzymy tak gołym okiem na ten wykres, no to
tak patrząc na niego, rzucając na niego okiem, możemy stwierdzić, że w sumie to się tutaj niewiele dzieje. No właśnie do końca, dzieje się dość dużo, tylko takie zakłócenia nam bardzo jakby rozpierdzielają ten wykres i możemy zobaczyć, że tutaj na przestrzeni dni mamy amplitudę nawet z 18 na 21 zł. To jest bardzo, bardzo dużo. Więc te wahania również tutaj występują, również tutaj się dzieje, tylko po prostu na ten wykres trzeba popatrzeć troszeczkę inaczej, to znaczy po prostu trzeba sobie na niego wejść, jeżeli oczywiście z tym ci pozwoli, ja mam nadzieję, że mi pozwoli, i po prostu musisz tego sobie zbliżyć. Taka jest tak na dobrą sprawę cała technika, czyli wchodzisz sobie tutaj, zbliżasz sobie tutaj i już widzisz troszeczkę więcej możesz zobaczyć, że na przestrzeni na przykład ostatniego tygodnia z 17 zł mieliśmy nawet na 22 zł, to jest dość, dość dużo.